Cześć, z tej strony Druhna Mira, czyli znana Wam lepiej jako Lekosia. I w dzisiejszych harcerskich opowieściach poruszę temat troszkę poważniejszy niż jakieś takie obozowe zwyczaje, jak wyglądają obiady czy coś takiego, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o problemie, z jakim boryka się wędrownictwo w ZHR-ze, czyli w organizacji, w której ja jestem. Ostatnio miałam okazję usiąść we cztery osoby. Była tam prawie harcmistrzyni, prawie podharcmistrzyni, prawie przewodniczka oraz wędrowniczka, która właśnie otworzyła swój stopień na wędrowniczkę, czyli na ZHPowe HO, harcerkę orną, która bezpośrednio spotkała się z tą sytuacją, o której będziemy mówić dzisiaj w odcinku. I miałam przyjemność porozmawiać z nimi właśnie na temat tego, jaki jest problem wędrownictwa w ZHR-ze. Chciałam ten temat już od jakiegoś czasu z Wami poruszyć, ze względu na to, że ja znalazłam się w drużynie wędrowniczej absolutnie niechcący, a po części z przymusu i tylko w małym procencie dlatego, że chciałam, a chciałam dlatego, że chciałam zostać w harcerstwie i wiedziałam, że jedyna szansa, żeby dalej funkcjonować w harcerstwie, nie będąc jeszcze instruktorką. Wtedy w ogóle myślałam, że nigdy nie zostanę instruktorką, ale no w tym momencie już wiem, że droga ta, choć kręta, również mi jest pisana. I zdałam sobie sprawę, że jedyna opcja, żeby móc dalej działać w harcerstwie, jest dołączenie do jakiejś drużyny, a dokładniej reaktywowanie tej drużyny z inną harcerką, która w tym momencie jest moją drużynową. Nie jestem w mundurze, ale to nie znaczy, że nie reprezentuję tutaj żadnej organizacji mundurowej. Pokażę Wam nawet ten mundur i powiem, że tak, jestem w drużynie wędrowniczej, jestem tam przyboczną, a kursy na to, by być instruktorką wędrowniczą, też są oddzielne dla tego poziomu i nazywają się one ROYSTY, są to agricole wędrownicze, tak jak tutaj jest AW dokładnie. No i tutaj, jak mówiłam wcześniej, robię w tym momencie próbę instruktorską. Dobrze, tak więc zanim przejdę dalej bezpośrednio do tematu tego, jakie widzę problemy jako dziewczyna, która jest w kadrze drużyny wędrowniczej, w stosunku do tego, co się dzieje z dziewczętami, które do nas przychodzą, ale i też tego, w jaki sposób przychodzą oraz różnych współprac drużyn harcerskich z wędrowniczkami, postanowiłam przybliżyć Wam trochę temat wędrowniczek, czyli czym jest wędrownictwo i kim są wędrowniczki. Tak więc od razu powiem, że w ZHR-ze piony to jest pion żeński i męski, a wędrowniczki są poziomem. Jest to poziom ponad zuchami i harcerkami i właśnie powyżej są wędrowniczki, czyli jest to, można by rzec, najstarszy poziom, do którego dziewczęta mogą trafić. I nie wspomnę tutaj w tym momencie o HS-ach, ponieważ HS-y istnieją, ale po pierwsze HS-y ZHR-owe są koedukacyjne, po drugie działają na absolutnie innych zasadach. Jeżeli chcecie porozmawiać na temat drużyn starszoharcerskich, których jest kilka w Polsce, to są takie kręgi raczej osób działających w HS-ach, to dajcie znać, znajdę kogoś, kto jest instruktorem i działa w HS-ach. No właśnie, i jako że ja nie znam się absolutnie na HS-ach, ponieważ działają one absolutnie inaczej niż w ZHP na przykład, bo nie wiem, czy wiecie, w ZHP są te piony i właśnie są zuchy, harcerze starsi i dopiero wędrownicy. Właśnie jako, że się nie znam na HS-ach ZHR-owych, to nie będę o nich tutaj mówić, aczkolwiek wiedzcie o tym, że istnieją. Oczywiście w wędrownictwie obowiązują nas zasady kardynalne metody harcerskiej oraz tak zwany paradygmat wędrowniczy, który możecie kojarzyć jako Kiwi plus P. Czym tak naprawdę dokładnie jest ten Kiwi plus P, to właśnie macie tutaj graficzkę, dlatego się przesunęłam. I ta malusieńka grafika troszkę powinna Wam wytłumaczyć, czym jest to Kiwi plus P, a czym są zasady kardynalne metody harcerskiej, to nie będę tutaj mówić. Mianowicie jest ich trochę, jeżeli chcecie o nich usłyszeć, to myślę, że mogłabym spróbować porozmawiać w niedługim czasie z jakąś harcmistrzynią, która się zna na tym na pewno dużo lepiej niż ja, i przybliżyć Wam te zasady kardynalne metody harcerskiej. No i tutaj jeszcze wrzucam grafikę o tym, czym jest naramiennik wędrowniczy, bo tak jak w poziomie harcerskim zdobywa się sprawności, to w wędrownictwie istnieje naramiennik wędrowniczy, który jest pierwszą, nazwijmy to, rzeczą, bo nie jest to ani sprawność, ani nie jest to coś,
co jest w pokroju liliki czy krzyża, które przypinamy sobie na mundur. No właśnie, tak więc pagon wędrowniczy, naramiennik wędrowniczy to jest coś, co się rozpisuje jako pierwsze, kiedy się dołącza do wędrowniczek, do wędrownictwa. Nie rozpisuje się żadnej starszej samarytanki, czy starszej wędrowniczki, czy wędrowniczki, tylko właśnie zaczyna się od tego naramiennika wędrowniczego. Czym on jest dokładnie, też mogę poruszyć ten temat, ale już nie w tym odcinku, ponieważ wiem, że on i tak będzie dość obszerny. Tak więc, czym się różnią harcerki i wędrowniczki? To może przede wszystkim w wędrownictwie mamy bardzo duże poczucie rodzinności, mniejszej bariery wiekowej między kadrą a resztą drużyny i przede wszystkim dziewczyny widują się z kadrą cały czas. Nie ma tutaj systemu zastępowego. Dlaczego? Dlatego, że drużyny te są mniejsze, dużo mniejsze niż drużyny harcerek czy harcerzy. Oraz tutaj ten system po prostu nie jest wymagany. Jeżeli miałabym porównać częstotliwość spotykania się wędrowniczek z kadrą drużyny wędrowniczej, to mogłabym powiedzieć, że w sumie taka drużyna działa trochę bardziej jak właśnie zastęp, ponieważ na każdej zbiórce widzimy się z kadrą, na każdym biwaku. Tak naprawdę mamy cały czas styczność z tą kadrą plus różnica wieku między uczestniczkami, uczestnikami, członkami drużyny wędrowniczej a kadrą drużyny wędrowniczej jest tak mała, ta różnica wieku jest naprawdę znikoma. W sensie nadal wynosi ona 5 lat, ale są to już starsze osoby, a im się jest starszym, tym nawet jak ta różnica wieku jest spora, to się trochę zaciera. Tak więc dużo bliższe relacje tutaj panują. No i przede wszystkim jest to drużyna, gdzie plan pracy pisze się razem, spełnia się razem marzenia. Przeżywa się razem różne przygody, jest trochę inne podejście do munduru, o czym chyba już kilkukrotnie wspomniałam, a jeżeli nie, to mogę o tym opowiedzieć w innym odcinku o wędrownictwie. Oraz przede wszystkim nasze obozy wyglądają o tyle inaczej, że są to obozy wędrowne. Na czym one polegają, to też mogę powiedzieć, ale już nie dzisiaj. Dobra, tak więc chyba najwyższa pora, żeby porozmawiać na temat tego, dlaczego drużyny harcerek niechętnie oddają swoje harcerki do drużyny wędrowniczej. I nie jest to tak, że można oddać każdą dziewczynę i absolutnie nie powinno się tego robić w taki sposób, że gdy jakaś dziewczyna sprawia nam problem wychowawczy, to po prostu się ją przekazuje gdzieś dalej. Tylko w drużynie wędrowniczej są osoby, które mają od 15 lat w górę. Zazwyczaj w tym wieku dziewczęta już są po pełnieniu funkcji zastępowej, ale jednak są jeszcze troszkę za młode, żeby pełnić funkcję przybocznej. Czyli są w takim w takiej przestrzeni kosmicznej, gdzie już jedną funkcję pełniły, a drugiej jeszcze nie powinny pełnić i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim mogę wam powiedzieć, że najbardziej zadziwiające jest to, że w ZHR-ze nie ma wychowania do przejścia z harcerek do wędrowniczek. W ZHP działa to o tyle naturalnie, że zuchy przechodzą do harcerzy, harcerze później przechodzą do harcerzy starszych, harcerze starsi do wędrowników i jest to dość naturalnie przyjęte, że te przekazania istnieją i będą istnieć i będą funkcjonować na porządku dziennym. W ZHR-ze istnieje ta kultura przekazywania, ale tylko na poziomie zuchenki harcerki, zuchy harcerze. Przynajmniej tak zauważyłam. W niewielkiej ilości drużyn harcerek czy harcerzy słyszałam o tym, że członkowie tej drużyny harcerek uważają to za normalne, że tak, tak, po pełnieniu funkcji zastępowej to jest normalne, że przechodzimy do wędrowniczek na rok czy na dwa. Takie osoby spotkałam chyba dwie w życiu. I dokładnie, z czego wynika ten problem? Jako przykład podam wam mazowiecką chorągię w harcerek. Mianowicie, mam tutaj ściągę, żeby wszystko było jak najbardziej legitnie. W tym momencie, przypomnę wam, że nagrywam to 29 stycznia 2022 roku, w tym momencie w naszej chorągwi istnieje 8 drużyn wędrowniczych na 14 chówców i na 58 drużyn harcerskich. Z tego co słyszałam, do tej pory było 57, ale pewien zastęp samodzielny zyskał jako swoją zastępową już instruktorkę i ponoć będzie za chwilę przemianowywany na drużynę, więc jest ogromny dysonans. Jak mają te dziewczęta z 58 drużyn harcerskich po kolei przechodzić przez wędrowniczki, skoro ich jest tylko 8 drużyn?
Jak? I dokładnie, te 8 drużyn jest rozmieszczonych w różnych terenach działania Chorągwi Mazowieckiej i po prostu tym dziewczynom, które mają 15-16 lat, się nie widzi dojeżdżać na przykład 1,5 godziny w jedną stronę na jedną zbiórkę. Kolejnym aspektem jest to, że ZZ-y drużyn harcerek i harcerzy powinny pracować metodyką wędrowniczą. Ale nie do końca wiedzą, na czym ta metodyka wędrownicza polega, ani w jaki sposób nią pracować. Dla ZZ-ów najczęściej to jest coś pokroju: dobra, zintegrujmy się, pojedziemy na biwaczek, będzie chill. Ale na przykład nie wiedzą o tym, że w trakcie tego biwaczku danie dziewczynom wolnej ręki to jest jedno, a wypełnienie paradygmatu wędrowniczego, który znowu się tu wyświetla, to jest drugie. I dokładnie, problem jest taki, że ta metodyka wędrownicza jest na tyle nie do końca zgłębiona, że kadry drużyn harcerskich też nie do końca wiedzą, w jaki sposób nią pracować. Mogę wam powiedzieć, że od jakiegoś czasu jest to szerzone dokładnie, na czym polega praca metodyką wędrowniczą z ZZ-em, ale jeszcze niedawno tego nie było. I dokładnie, przez to, że ZZ nie pracuje metodyką wędrowniczą, a raczej nie jest w niej zanurzany już pomimo tego, że jest w ZZ-cie i tak dalej, a kadra nie pracuje z nimi tą metodyką, to dziewczyny zastępowe, jak oddają sznury, boją się przechodzić do wędrowniczek, bo nie wiedzą, jak to wygląda. O tym, jak to wygląda z perspektywy dziewczyny, która przechodzi z harcerek do wędrowniczek, porozmawiamy za chwilę. A teraz przechodzimy dalej. Ostatnim dość sporym problemem, który zauważyła jedna z nas, siedząc wtedy przy stole na spotkaniu, jest to, że współpraca z drużyną wędrowniczą tak naprawdę daje nie za duże profity drużynie harcerek. Bo tak jak praca z gromadą zuchenek jest profitem i dla gromady zuchenek, i dla drużyny harcerek, bo no, najstarsze zuchy, te 10-11-letnie, przechodzą do drużyny harcerek, to wtedy w gromadzie zuchenek robi się miejsce na nowe, młodsze zuchenki, a w drużynie harcerek powstaje cały nowy jeden zastęp. Jest to z ogólną korzyścią i, że tak powiem, tego się chce, nie? Jak to się mówi, żyje się w symbiozie. Jednakże w chwili, kiedy drużyny wędrownicze przychodzą i mówią: czy możemy wam zabrać te 4 dziewczyny, które przestały być zastępowymi i w sumie nie wiadomo, kiedy zostaną przybocznymi? To nagle drużyny harcerskie zdają sobie sprawę, że w sumie ta mogłaby zostać kwatermistrzynią, a te 2 przybocznymi i w sumie nie wiadomo tylko, co zrobić z tą jedną. Co jest też słabym podejściem i tak naprawdę jest też kolejny punkt, dlaczego nie chce się za bardzo tych dziewczyn oddawać do wędrowniczek, mianowicie: a co jeżeli po roku nie będą chciały wrócić do drużyny harcerek? O tym też za chwilę opowiem. Też z punktu widzenia dziewczyny, która doświadczyła takiego przejścia z harcerek do wędrowniczek. Tak więc mogę powiedzieć, że temat współpracy drużyny harcerek z drużyną wędrowniczek już omówiłam. I to są takie najbardziej podstawowe rzeczy, które można zauważyć w przypadku tego, dlaczego drużyny harcerek nie chcą oddawać swoich dziewcząt starszych do drużyn wędrowniczych. I kolejnym tematem właśnie będzie to, dlaczego harcerki mające plus 15 lat troszkę się cykają przechodzić do wędrowniczek. Dobra, przede wszystkim, jak tak rozmawiałam z tą wędrowniczką, z tą druhną, na temat tego, jakie było jej uczucie, kiedy została zwolniona z funkcji zastępowej, bo już był na to czas, już swoją służbę wypełniła pod tym kątem, ale jeszcze nie dostała zielonego sznura, to ta druhna mówiła mi, że pierwsza rzecz to była duża ulga. Duża ulga, ponieważ funkcja zastępowej, choć jest fantastyczna, to jest bardzo wymagająca. I świadomość, że będziesz w stanie odpocząć po tych 2-3 latach prowadzenia zastępu, jest w pewien sposób ożywcza. Człowiek zaczyna się odradzać, no nie? A jednocześnie ta sama druhna powiedziała, że w chwili, kiedy zdjęto jej brązowy sznur z ramienia, miała poczucie degradacji. Czyli miałam jakieś profity, miałam jakąś funkcję, a teraz nie mam tych profitów i nie mam tej funkcji. Mniej mi wolno, a w sumie nie wiadomo, co muszę. I faktycznie
razem z resztą dziewczyn zgodziłyśmy się na to, że faktycznie taka sytuacja może sprawić, że taka harcerka, która właśnie przestała być zastępową, a jeszcze nie jest przyboczną, mogłaby odczuć się trochę tak, jakby została zdegradowana. Przychodzę tutaj z wyjaśnieniem, skąd to uczucie się pojawia, mianowicie myślę, że to uczucie wynika właśnie z tego, że nie ma u nas tej kultury przekazywania tych harcerek, które oddały zastępy, a jeszcze nie są przybocznymi, do wędrowniczek. Czyli dla niej to nie było naturalne, że ona oddała zastęp i nie została nigdzie przekazana. Ale fakt, gdyby miała zostać przekazana, też nie byłby dla niej naturalny. Tak więc znajdujemy się w takim niedoczasie, zagiętej czasoprzestrzeni, trochę zaczynamy chodzić po omacku. I jednocześnie ta sama osoba, która powiedziała, że w chwili, kiedy została zdjęta z funkcji, strasznie się cykała, żeby przejść do wędrowniczek, jednocześnie tego bardzo chciała. Bardzo chciała, bo wiedziała, kim zostanie drużynowa tych wędrowniczek i no to wiecie, to dużo robi. Jak ma się w kimś autorytet i wiesz, że ta osoba będzie twoją przełożoną, to się czasem chce aż pójść w tamtą stronę za tą osobą. A ona powiedziała, że po pierwsze nie wiedziała, co tam się będzie działo i tego się bała, a z drugiej strony wiedziała, że tam będzie fajnie, bo tam idzie ta jedna harcerka, która zakłada tą drużynę wędrowniczą. Tak więc można by powiedzieć, że przez to, że kadry nie pracują z ZZ-em metodyką wędrowniczą, te harcerki, które mają zostać do wędrowniczek przekazane, się boją. Boją się tam iść, bo nie wiedzą, jak to wygląda. To jest właśnie kolejna rzecz, która jest takim dość sporym problemem i przyczyną, dla których te dziewczęta nie chcą przechodzić dalej. Kolejną bardzo ciekawą rzeczą, którą zauważyła jedna z instruktorek, jest to, że przesunął się wiek dojrzewania, granica dojrzewania. I w tym momencie dziewczyny, które szły jeszcze jakiś czas temu do drużyn wędrowniczych, miały te 16 lat, były w pierwszej liceum, idąc systemem podstawówka, gimnazjum, liceum. Wiek 16 lat przypadał właśnie na moment, kiedy one były w pierwszej liceum i razem z tą zmianą szkoły następowała zmiana drużyny i pójście wyżej. W tym momencie do liceum idą 14-15-latki, które już oczekują, że razem z tym, że skoro już nie są w podstawówce, to będą też traktowane poważniej. Tym samym sposobem 14-15-latki, oddając zastępy, od razu chcą zostawać przybocznymi, a nie wiedzą, że jeżeli zastępowa była wymagającą funkcją, to przyboczna będzie jeszcze bardziej wymagającą funkcją. I słuchajcie, problem nie tyczy się też tego, tej zmiany systemu szkolnictwa, ale też tyczy się tego, że z zuchów zaczynają przychodzić do drużyn harcerek dziesięciolatki. Dziesięciolatki zaczynają jeździć na obozy harcerskie, które są dużo bardziej wymagające w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej niż kolonie zuchowe. Dziesięciolatki zaczynają jeździć na te wyjazdy i słuchajcie, to jest na tyle powszechny, nie chcę mówić problem, ale na tyle powszechna sytuacja, że w tym momencie, uzupełniając preliminarz i dokumenty przedwyjazdowe, jest specjalna tabela, w którą wpisuje się osoby, które jadą na dany wyjazd, a nie mają 10 lat lub mają je skończone, ale nie mają 11. Te dziewczyny, dziesięciolatki, powinny być ostatni rok w zuchach, tak żeby na pierwszy obóz harcerski jechać mając 11 lat, skończone 11 lat. I wiem, że to zależy od tego, w którym półroczu kto się urodził, bardzo często, ale jednak bardzo ważne jest to, żeby przytrzymać taką 10-letnią zuchenkę w zuchach, żeby ona mogła się w pełni rozwinąć, nie? I tym sposobem ta granica też się przesuwa, tego przechodzenia całego. I to jest dość spory problem, że coraz młodsze osoby jeżdżą na obozy harcerskie, które są bardzo wymagające, naprawdę. Więc jakby jest nawet powiedzenie, że to nie wakacje, to obóz harcerski. Dobra, i kolejną rzeczą jest to, że takie osoby, które miałyby być przekazane z drużyny harcerek do drużyny wędrowniczek, boją się zmiany. I lęk ten wynika właśnie z tego, że nie do końca wiedzą, co robią wędrowniczki. I jeszcze niedawno w Chorągwi Mazowieckiej było jeszcze mniej tych drużyn wędrowniczych. Na szczęście to się powoli zmienia. Coraz więcej kształtuje się kadry drużyn wędrowniczych.
I bardzo mnie to cieszy, bo poziom wędrowniczy, wędrowniczek i wędrowników jest tak bardzo potrzebny, że żal by było, żeby tacy ludzie nie byli kształceni, bo, kolejny punkt, w tym wieku świat zewnętrzny, poza harcerski, zaczyna oferować młodej osobie coraz więcej rzeczy i bombardować tą osobę możliwościami z zewnątrz. Raz usłyszałam słowa, że no w tym momencie największą konkurencją dla nas jest Oaza i Neokatechumenat. Nie lubię tego nazywać konkurencją, ponieważ Oaza i Neokatechumenat są to wspólnoty o charakterze chrześcijańskim, katolickim i nie są to organizacje harcerskie, a jednak też oferują coś młodzieży w wieku wędrowniczym i mogą w jakiś sposób zachęcić, żeby osoby, które są w harcerkach, zamiast iść do wędrowniczek, chciały przejść właśnie do tych jednostek katolickich. I tak samo są na przykład różne takie miejsca, w tym momencie licea oferują dużo kółek, dużo zajęć pozalekcyjnych, powstają grupy specjalnościowe, ludzie zaczynają rozwijać swoje pasje. I jeżeli drużyna wędrownicza czy drużyna harcerek, która nie działa przy drużynie wędrowniczej, nie zaoferuje takiej młodej 15-16-letniej dziewczynie lub chłopakowi odpowiedniego rozwoju, to będzie oczywiste, że ta osoba poza drużyną wędrowniczą wybierze co innego i w pewnym momencie nawet bardzo prawdopodobne będzie to, że nie będzie chciała wracać już do tej drużyny wędrowniczej, bo nie będzie ona oferować aż tyle ciekawych rzeczy, co właśnie na przykład ten zespół rockowy, który założyłem z kolegami dosłownie tydzień temu i się bawimy świetnie, ale przecież to jest lepsze niż wędrownictwo, nie? Dobra, montując film doszłam do wniosku, że zapomniałam powiedzieć o jednej rzeczy, przez co wyszło na to, że wędrownictwo jest jedyną opcją w życiu, jaką powinniście wybrać, a reszta jest B. Otóż nie, nie myślicie tak, absolutnie nie. Pragnę wam przypomnieć, że wędrownictwo jest bardzo ściśle wpisany punkt szukanie własnego miejsca w społeczeństwie, oraz istnieje w wędrownictwie coś takiego jak rozesłanie. Czym dokładnie jest rozesłanie, to wam powiem w innym odcinku dotyczącym wędrownictwa, ale chcę wam przypomnieć o tym, że w wędrowniczkach są już no dorosłe osoby, albo prawie dorosłe, które naprawdę niewiele brakuje, żeby już stać się tymi dorosłymi ludźmi i to będzie normalne, że w pewnym momencie ta druhna stwierdzi, albo druh stwierdzą, że otrzymali już od tej drużyny wszystko, co mogli otrzymać i dali z siebie wszystko, co mogli dać. I to będzie normalne, że w pewnym momencie odejdą i pójdą dalej. Pamiętajcie o tym koniecznie. No i tak, chyba tylko to chciałam dopowiedzieć. No i tak naprawdę ostatnim problemem, o którym powiedziała mi ta druhna, która doświadczyła tego przejścia z drużyn harcerskich do wędrowniczych, to jest to, że ona bała się odchodzić do drużyny wędrowniczej, bo bała się, że gdyby ktoś jej zaproponował fakt, że może zostać ponownie przyboczną w tamtej drużynie harcerek, to że ona nie będzie umiała tam wrócić. Bo przecież dziwnie będzie wracać do drużyny, z której się odeszło półtora roku temu albo dwa lata temu, ponieważ tam wszystko już będzie inne. Będą inne harcerki, inne zastępowe, kadra może się też trochę zmienić. To jest taki prosty lęk, ale jednak bardzo istotny, który się pojawia. I tak, i myślę, że to jest taki ostatni powód, dla którego dziewczyny boją się odchodzić z drużyny harcerek i przechodzić do wędrowniczej, ale myślę, że to jest ten sam powód, dla którego drużyny harcerek nie chcą oddawać swoich 16-letnich harcerek do drużyn wędrowniczych. Bo co jeżeli tamta dziewczyna nie będzie chciała do nas wracać, nie? No i tak, to jest chyba ostatni punkt, o którym chciałam powiedzieć. Dobra, tak więc na ten moment to byłoby tyle. Jeżeli uważacie, że jakiegoś tematu nie wyczerpałam do końca, to dawajcie znać w komentarzach. Bardzo chętnie poruszę te tematy, bo bardzo mnie one interesują i zależy mi na tym, żeby wszystko było dla was jak najbardziej jasne. Mam nadzieję, że ten materiał jest na tyle merytoryczny, że zostanie on puszczony różnym osobom, nie tylko młodym harcerkom i harcerzom, ale i osobom, które może prowadzą drużyny harcerskie, żeby zrozumieć, że nie ma się czego bać, jest okej. Jedyną rzeczą, którą mogę teraz zrobić jeszcze dla was, droga młodzieży, jest to, żeby przekonać was do tego, żebyście rozwinęli opis. Ponieważ co będzie w opisie?
W opisie będzie całe mnóstwo linków do drużyn wędrowniczych działających przy waszych okolicach. Nie wiem, gdzie mieszkacie, ale jest tam ponad 35 drużyn z ZHR lub ZHP, żebyście mogli sobie wybrać. No i co? Klikajcie, dołączajcie. Zdobywajcie świat razem z wędrownikami i wędrowniczkami, bo od tego jesteśmy. Jesteśmy od zdobywania świata i spełniania swoich marzeń. Tak więc spełniajcie swoje marzenia razem z nami, wędrownikami. I co? Widzimy się niedługo, czuwajcie w uśmiechu. Cześć!